To już środa. Kolejny dzień naszej wielkopostnej wędrówki. Święta coraz bliżej. Może już przygotowane są zewnętrzne dekoracje? A może już przygotowane nasze domy, mieszkania na te najważniejsze święta? A jakie jest nasze serce? Co się znajduje w naszym sercu? Kto w nim mieszka? Dziś Żydzi próbują Jezusa pytać. Szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jak to się stało, że ten człowiek, który został wczoraj uzdrowiony, ma tę moc, otrzymał dar uzdrowienia? Dzięki komu? Kto się kryje za Jezusem? I Jezus wypowiada chyba jedno z najpiękniejszych zdań, bo pokazuje o wyjątkowej relacji. Ojca i syna, syna i ojca. Że Jezus nie działa sam z siebie, ale działa z woli tego, który go posyła, z woli ojca. A ty? Czyją wolę wypełniasz każdego dnia? Czy kierujesz się w swoich codziennych decyzjach i wyborach wolą Pana Boga? Czy twoje słowa, twoja postawa, twoje zaangażowanie? Czy to wszystko świadczy o miłości Ojca? Czy w Tobie widoczny jest Pan Bóg? Jak bardzo my mamy ukazywać sobą Boga bogatego w miłosierdzie? Mamy kochać. Dlatego dziś, w tę kolejną już środę Wielkiego Postu, zapraszamy Cię do tego, abyś poprosił świętego Józefa o pomoc w tym wypełnianiu woli Bożej. I wsłuchiwania się w to, co On do Ciebie mówi. Bo wiedz, drogi bracie, droga siostro, że żyjesz, aby wypełniać wolę Bożą.